Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba i nagrywamy w tej chwili na live'ie grę Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots. Ja się do tego wiele razy zabierałem, zabrać się nie mogłem, ale w końcu się stało i tutaj myślę, że będziemy w takiej sobie tej konwencji nagrywali. Nie wiem jak często te odcinki będą się pojawiały, może nawet cała seria się nie pojawi, bo to jest dość długa gra, przypuszczam, więc troszeczkę pewnie zajmie. Ja jestem sporym fanem MGS-a, tej całej serii i to jest jedyna część, którą jeszcze nie grałem. Więc no to jest błąd, który trzeba naprawić. No i tak jak mówię, nagrywamy to na live'ie dość późno, ale może właśnie taka formuła będzie dość fajna i umożliwi mi przejście tej gry, a wam umożliwi zobaczenie tego świetnego tytułu, chociaż zalęcam, żeby obejrzeć też wcześniejsze części, czy wcześniejsze wersje, bo tutaj będzie prawdopodobnie sporo nawiązań, które się gdzieś tam pewnie przydadzą i fajnie by było znać to. For players who are skilled at action game. Okej, dobra, solid normal weźmiemy, żeby tu nie przesadzać i tak pewnie będzie troszeczkę fejli. Ja tutaj będę też pewnie rozmawiał z czatem od czasu do czasu. Może gdzieś tam kiedyś ten czat wstawimy, żebyście wiedzieli co i jak. To jest dziwny początek bardzo. Believe me, he ain't lying. This guy doesn't joke around about his food. Oh no, he is dead serious. And I'm sure it tastes delicious. It certainly smells fantastic. You've got to be good to your body, you know? Loyal to your body. The people you're cooking for. The whole family. Oh yeah. Masakra. No, te cutscenki będą długie. A coś z nimi zrobimy? Masakra. Yeah, made it for my wife last night. Ah, and did she love it? She was mad because I hadn't made it for her sooner. She was mad? How could you get mad about food? Women, right? Sure. Well, no, I was just kidding. Susan is a great woman. Love her. Oh, wait a minute. It looks like, yes, we are now ready for the ceremonial snake cutting. Snake cutting. Nie wiem, czy to nie jest jakieś nawiązanie do MGS-a 3, do Snake Eatera, gdzie tu kurde się robiło żarcie ze wszystkiego po prostu. Przerwniki te są strasznie dziwne. To jest masakra. To jest masakra po prostu. Gesslerowa wysiada, dokładnie. Masakiera. Okej. Zaczynamy. War became ruin, routine. David Hayter, no strasznie mi go brakuje w tym nowym MGS-ie. Niestety tam głos podkłada kto inny. Phantom Pain chyba tak samo będzie, prawda? Wydaje mi się, że tak. A to szkoda troszeczkę. A
MGS Magda Gessler Special. No pięknie. No już tutaj widać, gramy na PlayStation 3 oczywiście. Ja mam całą kolekcję gier MGS, to się nazywa Metal Gear Solid Legacy Collection. Dla wszystkich fanów zdecydowanie polecam kupić coś takiego. No ale tutaj już widać, że ta grafika jest taka dość stara. War has changed. To podobno war never changed. Ale... Może to nie będę przerywał na razie. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tag weapons, use ID tag gear. Timo, zostaw! Misiu, Angry Birdsa pałaszuje. Timo! Timo! Information control. Emotion control. Przeszkadzasz w nagraniu. Everything is monitored and kept under control. Timo! War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. No, jesteśmy. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. To już się zaciął. No ładnie. A, świetna muza jest. Jaki kamper za WP-o. Jesteśmy tutaj, wprawdzie tylko na chwilkę, bo zaraz się włączy, z tego co się orientuje, przerywnik, ale możemy sobie przypomnieć, co się czym robi. Okej. Mamy walkę. Tutaj możemy sobie wybierać, co i jak, dobra. Musimy tutaj przejść. Okay. Załóż, nie musimy, będzie wyszło. Dzięki. No w porównaniu do tego najnowszego MGS-a, Ground Zero, z którego graliśmy na PC-cie, no jest diametralna różnica w grafice. Znaczy, sama grafika mi tutaj nie przeszkadza, powiem wam szczerze, tylko najgorszy jest framerate, który gdzieś tam często wyraźnie zwalnia i to mnie najbardziej drażni. Bo graficznie to jest styl MGS-u, więc to jest spoko. Tylko ten framerate jest najgorszy, już PS3 po prostu nie wyrabia. Okej. Okay. Czy mamy jakąś... dobra, tutaj mamy... To make a weapon available for use, ready it by selecting weapons from the menu screen. Menu screens. Gdzie to mamy? Weapons. Okej, dobra. Wyposażyliśmy sobie kałaszka.
Się nagraliśmy dużo? No te przerywniki niestety tutaj takie są. No to jest cały urok MGS-a. To jest trochę taka nierówna walka. Są mućki. Ja coś czuję, że będę strasznie lamił. No i lipa. No fajne są te przejścia od razu z tych cutscenek. Przechodzimy do gry. Ale zwalnia, no gra strasznie zwalnia. To mnie najbardziej wkurza tutaj. Muszę iść. O kurde. No już zaczynamy laming. Laming fest. Mapa. Proszę mapę. Moglibyśmy tutaj wyjść na prawo i obejść ten budynek. Aha. Nie bardzo. Ich jest strasznie dużo. Dobra, musimy powiedz jakoś troszeczkę inaczej. O kurde. No nie da się. Kurde, to może przejdzie? Wow. No uciekaj. Dobra. A dobra. Zobaczmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej! Okay. Nice! Na razie bez lejmu. Pięknie. Okej. Okay. Na razie bez fejlu. Oj. No nie jest dobrze. Stary, ale jara. Na tych cutscenkach strasznie ten framerate zwalnia, no to jest widoczne. Nie wiem, czy wy to widzicie, ja to widzę w każdym razie. Thank you.
karton. Co tam karton? Mam taki zaawansowany kamuflaż. Mogę z oczy obserwować. What the fuck? Na kartonie no place for Hideo. No, początek gruby, ale to jeszcze nie koniec przerywników. Metal Gear Solid 4, no pięknie, pięknie, pięknie. Kałaszek znowu. Sprawdzę, czy to nie pułapka jakaś. Wszystko jest git. No i pięknie. Zapiszemy. No tak właściwie to by mógł być ten, pewnie koniec odcinka na dobrą sprawę. No ale dobra, zobaczmy jeszcze dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze będzie nas czekać. Kolejne cutscenki będą. Czy dni wcześniej. Spotkamy tego Colonela. Colonel, can you hear me? This is Snake. Colonel, can you hear me? To były za flashbacki. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. Oni szukają ten solida, tak? Chyba. Skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome.
Aha, jeszcze sprawdzałem, dlaczego on jest taki stary. Judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say a year at best, right? Yeah. No, on strasznie, strasznie się postarzał. Snake, let's try another doctor. It won't make a difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox Dye. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Flashbacki. Jest tak samo stary jak on właściwie. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The analysis and assessment staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake. Came across some information in my work. We found him. No, Liquida. In the Middle East. What? Z rewolwer Ocelotem, jak tutaj piszecie, to było fajne z jego ten. Spotkanie Snake'a z rewolwer Ocelotem w trójce, w Snake Eaterze. Jak on był jeszcze młody, taki tam w ogóle ten pocisk mu się zaciął, no to coś pięknego, jak ja to widziałem, to mówię, ja pierdykam, co się dzieje? Coś cudownego. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him. Nieźle, nieźle, nieźle. Och, te scenki. Only two eggs today? Polidus must have taken the day off. 6, 6, 5, 2. Pierwszy akt, Liquid Sun. Teraz chyba przez kodek będziemy gadać, czy nie? No. O Boże. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. Troszkę kamerę wyżej dać. Crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. O, za tych krowach. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario.
Their numbers Gecko. Exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sunny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area. To jest chyba ten mały robocik, nie? Ten Mark II. You should find it before you do anything else. Panda. Got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Dobra, teraz chyba będziemy mogli chwilę pograć. Octo Camo. Okej. No, tu podjeździ ten pojazd. Pamiętam, jak grałem w to pierwszy raz, to strasznie się już w tym momencie męczyłem, żeby tu przejść. O Jezu. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Tutaj chyba warto przejść, bo tam coś ciekawego można znaleźć. Mamy cardboard, że mamy boksa. Dobrze, bo to jako tako nie ma podanego... O kurde. Jako tako nie ma podanego sterowania. Okej, niech on przejdzie. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Chciałem z tamtej strony przejść. Już coś mamy. Arsenal Compress. Okej. Mi się bardzo przyda jakieś oznaczanie przeciwników czy coś. Kompresik zebrałem. Dobra. Who goes there? Acting to the contract to local authorities. Footsteps. The praying mantis BNC recently restored governmental control to this sector. We've got a hostile!
No kurde, what the fuck? Ja pierdzielę. Boże, coś Polskę. No nie no. Masakra. Pierwszy fail. Nie wiem jak tu walczyć, no przecież ja powinienem go przewrócić, obezwładnić czy coś, no kurde. To powinno być jakieś wprowadzenie do walki, no nie ma nic takiego. Ja już nie pamiętam jak tu się gra. Ja muszę gdzieś sobie stanąć, na spokojnie sprawdzić walkę. Zobaczmy, czy tutaj coś takiego jest. Codec. Briefing. Combat. Throw. To jest to, czyli to powinno go rzucić, dobra. Okej, teraz już wiem jak. Grab. Czy to muszę trzymać? Choke. No dobra. Ja to muszę przetestować, wiecie, bo inaczej... Inaczej będą takie niestety rzeczy się działy. No dobra. Próbujemy. Próbujemy dalej. To nie jest łatwa gra. Więc tych faili pewnie trochę będzie. A im będę bardziej próbował rushować i będę szybciej grał, tym więcej takich akcji będzie. Guns dropped by both the militia and the PMCs. Remember though, PMC weapons are locked. You can't use them. If only there was some way to get rid of the locks. Trzeba powolutku działać. Okej, dobra. Coś tu się udało. Jeden fail. Jeden fail to spoko. To całkiem nieźle.
running to execute a roll. Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. No to wtedy, kiedy biegnę. No, chodź tu. Mogę go jakoś przepytać, czy coś? Poczekajcie, jak go mogę teraz przenieść, czy coś? Chyba nie mogę go przepytać. Aha, mogę dezarmować go. Zabić, ale chyba nie mogę go przy... Nie, trójkąt, jak przytrzymam trójkąt, to go zabiję. Ja chciałem jego ciało schować do tego. Nie mogę? No to trochę dziwne. Albo nie umiem, albo nie mogę. No wydawało mi się, że... Powinienem móc je schować. Zobaczmy mapę. O, czy tutaj mam iść? O, teraz mogę go wziąć. Widzicie. A nie wiem, czy mu broń wytrąciłem, czy nie, czy to było to. Ciekawe. Dobra, resztę sobie, odpoczywaj. O! Ktoś wyrzucił.
Tu mnie nie ma. Nie patrz tu. Okej. Okay. Pokazał kciuka. Okej. Okay. Już było dangerous, ale bez failu jednak, zajebiście. Pięknie. Pięknie, pięknie. Jest i robocik, Mark 2. Nie no, nie zobaczyli mnie, bo mam kamuflaż aktywny. Jak się położyłem, to byłem zakamuflowany w 88%, więc to jest naprawdę nieźle. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. No, Metal Gear Rex trochę był groźniejszy. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light amplifying night vision. Ładnie, ładnie. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat. At least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. No i pięknie. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. Oj. Coś niedobrego. Follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. Z pistolecik, tak, usypiający. It's a war zone out there. Stay on your toes. No to lecimy dalej, no lecimy. Dobra. Solid Eye. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Drony, dobra, on mi gdzieś dał trasę. No da, tylko fajnie. Tutaj to przejście nie będzie zbytnio łatwe. Ja pierdykam, co tu się dzieje?
Okej, przelazłem gdzieś tutaj, nie wiem, na... Hurra! Okej. Pięknie. Jakoś tu przelazłem. It's pretty dark in there. Switch the solid eye to night vision. Night vision. Okej. Dziwne, że ma broń, jak go zacząłem dusić, a on w ogóle z tego nie strzelał. Ration. Regain. Okej. Dobrze, ten radar to teraz mamy. Sir. Pantazemina. Anti-anxiety drug. A dobra, czy to jest przydatne do tego, że do strzelania ze snajperki. No to uspokaja. Jakaś muzyczka? iPod music. Jak latają. O, wytrąciłem mu broń. Dobra. No to ładnie, ładnie, ładnie. Na razie jestem mistrzem tej gry. Wszystko mi się udaje. O, powiedzmy. Coś jest? Assault rifle, jest. Okej, okay, no to było niezłe.
Pozdrowienia z Hiszpanii. Boże, pozdrawiam Hiszpanię. Cardboard box. No dobra. Te wystrzały i wybuchy trochę mi pomagają. To jest spoko. Petrobomb. Super. Petrobomba zawsze spoko. I tu mamy przejście do kolejnego obszaru. Urban Ruins. Okej. Tutaj jeszcze chyba nie byłem. O, I have you. O. Małpka? Pije kole? Narka. Co to kurde jest? Wow. Zaraz zacznie strzelać. Pretty sweet, huh? Oh, hold it. Watch where you're pointing that thing. Kto to jest? Who are you? Neither enemy nor friend. O, pieprzony. Wyczarował granat z chusteczki. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered. You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match ID. Co za koleś? In other words, I'm a gun launderer. Pierze broń. Drebin. Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. Drebin 893. Nieźle. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model,
Real popular with the big PMCs. High precision. Not like that government issue shit. It's, free floating, of course. Relax. That barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker's that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Hmm. Flip up sight. Rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead. Give her a squeeze. Give her a squeeze. Huh. I can't pull the trigger. Really? That's weird. No, stres jakiś wzrasta czy coś. Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa. Slow down. To the college, bro. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last gen nano machines. So I'm guessing... Army. I don't know what you're here for, but you want to be well equipped, am I right? To the college. So, can we talk business or what? You won't regret it. Well, huh? What's your take on Emoticon? I don't particularly like the guy. But it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Timor, Colombia. Timosh. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a problem with the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. Money. But what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? That's the map, kurde. Okay then, let's talk business. Let's talk business. Here's a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for service. Like what? I'll launder your ID guns. No more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. Hmm. Nieźle. Rób to co postacie na cutscenkach. No stary, serio. Co ty masz? Pokaż. Hmm.
To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? Hmm? Tutaj mi pewnie trochę system zakłóci. See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guests. Step outside. Jabłuszko? Jak przestraszył małpkę. Jaki snake. Oj. To jest stres, jakieś tam, nie wiem, pewność siebie czy coś, kurde, taki wskaźnik. Wiem, czwóreczka zawsze spoko. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and controls essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. And the fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like, we're all gonna be fighting proxy wars. Proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need college, we'll go. Holla. We specialize in speedy service. Catch my drift. Co tu się w ogóle dzieje? Masakra. Ale M4 mamy, to się liczy. To się liczy. No i pięknie. No dobra, myślę, że tutaj pewnie będzie dobry moment, żeby zrobić przerwę, bo to i tak już strasznie długo trwało. Jeszcze zobaczymy, co tutaj nas czeka po wyjściu. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon,
You and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price. One that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution and energy supply networks that support. Ej, Snake nie jest jednooki, tylko on ma jedno takie tę cybernetyczną opaskę ma, która mu pomaga. Ale on ma normalnie oko. Area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with him. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon. Okay, czy będziemy mogli przez tego tego handlować? Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cash. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. No, spoko. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. No to jest przydatne akurat, to może być spoko. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol. Rat Patrol. M4 Custom. Press button aiming, use the side or open weapon window and press semi-auto, free shot burst and full auto fire. No dobra, okej, okay, spoko. Myślę, że jest okej. Okay. To jest do CQC, czyli Close Quarter Combat przystosowane, także fajnie. Ale będziemy używali na razie operatora, ale tak czy siak tutaj już zrobimy przerwę, także taki dość długi odcinek, bo chyba z godzinę trwał. Ale wydaje mi się, że może właśnie taka konwencja będzie spoko, te odcinki są długie, ale one, znaczy są długie, to jest pierwszy odcinek jakby, też nie wiem jak one będą się pojawiały, ale przypuszczam, że przerwa między nimi będzie dość spora, aczkolwiek no to, że ten odcinek trwa godzinę, umożliwia wam go obejrzenie gdzieś tam w przeciągu powiedzmy, nie wiem, trzech sesji 20-minutowych na przykład i nie ma problemu, potem następny odcinek na przykład też godzina, dla mnie to jest w sumie na rękę, bo od razu mam taki dłuższy materiał, tego nie muszę dzielić, mogę to wrzucić w całości, i jest git, także może właśnie tak warto robić. No nie wiem, zobaczymy, może akurat taka formuła się sprawdzi. W każdym razie dzięki wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie, hej!